Warszawskie lotnisko Chopina jest jednym z kluczowych elementów transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, zapewniając łatwy dostęp do rynków pracy oraz usług, wspiera handel i rozwój gospodarczy. Z racji wykorzystania jego infrastruktury przez statki powietrzne pierwszej bazy lotnictwa transportowego ma również znaczenie dla sprawnej obsługi lotów specjalnych, wojskowych oraz transportów humanitarnych. Dlatego Polskie Porty Lotnicze, właściciel i zarządzający stołecznym portem, wprowadza nowe rozwiązania technologiczne, mające zapewnić jego szeroką dostępność. Jednym z nich jest nowy system zobrazowania ruchu naziemnego. Głównym celem opracowanego i wdrożonego na lotnisku Chopina systemu Airport GTS jest poprawa bezpieczeństwa operacji. Mamy świadomość, że nasze lotnisko ma dziś nietypowe dla innych dużych portów rozwiązania. Na przykład krzyżujące się drogi startowe. Dlatego poprawa możliwości nadzoru sytuacji w tzw. polu manewrowym lotniska, czyli tam, gdzie poruszają się zarówno samoloty, jak i pojazdy operacyjne, jest dla nas bardzo istotnym elementem. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji ciągłego wzrostu ruchu lotniczego, jaki dziś odnotowujemy. Airport GTS, czyli Ground Traffic Surveillance, to nowy system zobrazowania sytuacji na lotnisku. Jego działanie opiera się o stacje MLAT, odbierające sygnały z transponderów zainstalowanych w samolotach i pojazdach, radar SMR oraz informacje lotnicze z systemu FIS. Stacje MLAT działają na zasadzie multilateracji, czyli pomiaru odległości pomiędzy nadajnikiem a kilkoma odbiornikami, co pozwala precyzyjnie określić pozycję obiektu. Natomiast radar SMR, czyli Surface Movement Radar, służy do zidentyfikowania w monitorowanym obszarze obiektów nieposiadających takich urządzeń. Dane z FIS uzupełniają cały system o szereg szczegółowych informacji lotniczych, takich jak typ samolotu, numer lotu, lotnisko docelowe, godziny lotu oraz przypisane miejsce postojowe. System pozwala śledzić sytuację na terenie lotniska na ekranach tabletów w pojazdach służbowych oraz na monitorach zainstalowanych w pomieszczeniach operacyjnych. Wśród jego funkcjonalności jest m.in. zdolność do wykrywania potencjalnych nieautoryzowanych wtargnięć na drogi startowe. Airport GTS został skonstruowany w sposób modułowy, dzięki czemu możliwa jest jego rozbudowa o kolejne funkcjonalności. Jego działanie znacznie ułatwia pracę służb lotniskowych, w tym dyżurnego operacyjnego portu, straży ochrony lotniska, lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, służb technicznych oraz nadzoru operacyjnego. System umożliwia lepszą kontrolę nad ruchem obiektów na terenie pola manewrowego lotniska i zmniejsza ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznej. Ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb cywilnego oraz wojskowego ruchu lotniczego obsługiwanego przez lotnisko Chopina w Warszawie.